Cześć kochani, ja mam na imię Dorota, to jest mój kanał Dorota's Freaks i witam Was wyjątkowo nie z mojego studia, a nawet nie z mojego mieszkania. Jestem w tym momencie na wakacjach, odpoczywam nieco, ale nie do końca odpoczywam od nagrywania filmów, bo nagram dla Was dzisiaj Q&A. Na dosyć sporo Waszych pytań odpowiedziałam też na live'ie, który pojawił się jakiś czas temu na moim kanale przy okazji otwierania jednej z paczek w konkursie Face Awards. I wtedy na pewno na wiele pytań odpowiedziałam, ale dzisiaj zebrałam te najczęściej powtarzające się, żeby wszystko było spakowane w jednym miejscu. I przede wszystkim odpowiem na te najnowsze pytania. Więc zaczynajmy. Ojejku, jak mi łzawi oko. Zacznę od takiego pytania, które na pewno pojawia się najczęściej, czyli najbardziej Was interesuje. Jak zaczęła się Twoja przygoda z makijażem i charakteryzacją? No więc, to cofnę się trochę dużo lat i opowiem Wam, od czego się nie zaczęło. To nie jest tak absolutnie w moim przypadku, że zawsze chciałam być charakteryzatorką, zawsze chciałam się zajmować makijażem. To było od zawsze moją pasją, jak tylko weszłam w taki wiek, że może się malować, zaczęłam się malować. Nie, absolutnie tak nie było. To nigdy gdzieś tam nie było w strefie moich zainteresowań. Nie wiem czemu. Artystyczne dziedziny to zawsze był mój konik. I praktycznie mogę powiedzieć, że od zawsze lubiłam malować, rysować, to fakt. Ale makijaż nie. Nie, makijaż zdecydowanie nie. A zaraz po liceum miałam być aktorką. I taki był plan. I byłam przekonana, że to będzie na resztę mojego życia, byłam zakochana w teatrze i absolutnie nie widziałam dla siebie innej drogi. Tak. I być może to sprawiło, że się trochę pozamykałam. A więc tak, miałam być aktorką, spędziłam wspaniałe lata w 3-letnim studium aktorskim, stawiałam swoje pierwsze kroki w teatrze i naprawdę wspaniale to wspominam, ale po tych 3 latach no musiałam odpuścić, bo za dużo mnie to kosztowało. Coraz bardziej przekonywałam się, że nie jest to moja droga, ale zostałam przy sztuce. Tym razem zwróciłam się bardziej ku sztukom plastycznym. Studiowałam edukację artystyczną w zakresie sztuki plastycznej. To zdecydowanie już bardziej mi leżało i dosyć długo przy tym wytrwałam. Prowadziłam zajęcia plastyczne, uczyłam dzieciaki, wykonywałam zlecenia jako grafik. I gdzieś tam też mi się to spoko kręciło. Natomiast po pierwsze, cały czas czułam, że nie jest to moja droga. Po drugie, w międzyczasie urodziłam 2 dzieci. Pochłonęło mnie to na maksa. Stałam się mamą na pełen etat i pełen wymiar i zapomniałam trochę o sobie. I wiecie, czego mi najbardziej brakowało w tych wszystkich rzeczach, którymi się zajmowałam wcześniej? Bycia, poczucia bycia docenioną i zadowolenia z samej siebie. To chyba coś, czego najbardziej mi brakowało i co odnajduję teraz, w tym, czym się teraz zajmuję. Ale jak do tego w ogóle dotarłam, to jest zupełnie jeszcze inna historia. W życiu pewnie nie wpadłabym na to, że mogłabym spróbować swoich sił w makijażu i charakteryzacji, gdyby nie to, że zaczęłam malować dzieci. Najpierw oczywiście wszystkie dzieci znajomych. Kupiłam sobie pierwszą partię farb. To była taka paletka z Kriolana. Teraz z perspektywy czasu wiem, że była dosyć kiepska. Pigmentacja miała zerową po prostu. Ale gdzieś tam fajnie się tym bawiło i coś tam wychodziło. Natomiast strasznie sfrustrowało mnie to, że to nie wychodzi zbyt dobrze. I że niby potrafię malować, ale kurczę, no, ta materia to jest jakaś w ogóle czarna magia. Mimo że wydaje się takie proste wziąć pędzelek czy gąbeczkę i pomalować byle co, przecież dzieciaki ucieszą się z wszystkiego. I niestety mnóstwo osób ma takie podejście do tej pory. W każdym razie postanowiłam sobie, że jak już mam tę paletkę i mam malować te dzieciaki, to chcę to naprawdę zrobić tak, jak po prostu w Polsce tego nie robi nikt. Tak sobie buńczucznie założyłam, więc zaczęłam szukać. Zaczęłam bawić się w to właśnie z takim postanowieniem, że chcę to robić jak najlepiej. Oczywiście, gdzie się udałam,
na YouTube'a. Oglądałam wszystkie po prostu po kolei tutoriale, jakie tylko istnieją, angielskie, amerykańskie, australijskie. Tak to szło. Bardzo nieśmiało zaczęłam to pokazywać w internecie. Zainteresowanie o dziwo się pojawiło, nawet jakieś płatne zlecenia. Ludzie zaczęli doceniać to, że jest to faktycznie co innego niż można zobaczyć na większości imprez skierowanych do dzieci. I zaczęło się to jakoś tam kręcić. Okazało się, że jest w Polsce parę innych osób, które też chcą robić to naprawdę dobrze i profesjonalnie. Od tamtej pory face painting w Polsce naprawdę ruszył z kopyta, z czego się bardzo cieszę, wcale nie uważając, że to jest jakaś moja zasługa, ale lubię myśleć, że mam w tym jakieś swoje ziarenko i parę osób do tego zainspirowałam. I nie zrezygnowałam z tego całkiem, bo bardzo lubię to robić i lubię się cały czas w tym doskonalić. Natomiast równolegle zaczęłam także próbować swoich sił właśnie w charakteryzacji, w makijażu, bo stwierdziłam, że kurczę, to są dosyć mimo wszystko pokrewne dziedziny i czemu by nie? Zupełnie bardzo nieśmiało sięgałam po kosmetyki, po produkty do charakteryzacji. Kiedy się okazało, że do tego też mam rękę, poczułam po prostu taki wiatr w żagle, wiecie, motylki w brzuchu, jak totalne zakochanie. Jak się znajdzie tą swoją falę, która cię tak fajnie niesie, naprawdę, i oddasz się temu, no bo ja stwierdziłam, kurczę, postawiłam wszystko na jedną kartę. I to już naprawdę poszło mega szybko. Pojawiło się kilka ważnych dla mnie konkursów, które bardzo dużo mi dały i fajnymi sukcesami się też zakończyły. Pojawił się NYX w międzyczasie, pojawiło się mnóstwo zainteresowania zawodowego, pojawiła się szkoła po drodze, studium wizerunku filmowego i teatralnego we Wrocławiu i po prostu poszło. I tu od razu też właśnie chyba już częściowo odpowiedziałam na pytanie, czy dajesz jakieś lekcje, czy jest to tylko twoja pasja? Otóż jest to oczywiście moja największa pasja, ale teraz również zajmuję się tym zawodowo w pełni i bardzo mnie to cieszy. Natomiast czy daję jakieś lekcje? Do tej pory jeszcze nie dawałam lekcji stricte makijażowych czy charakteryzatorskich. Pewnie przyjdzie na to jeszcze czas. Nie mam teraz na razie do tego żadnego parcia. Natomiast od jakiegoś czasu już prowadzę kursy face paintingu, bo w tym mam największe doświadczenie i jest zainteresowanie. No i tu pojawia się kolejne pytanie. Czy kiedykolwiek myślałaś o tym, żeby nagrywać na YouTube? Czy samo to przyszło? Wracam pamięcią do pierwszego projektu Halloween, czyli 2 lata temu, niecałe w tym momencie, kiedy to działałam tylko na Facebooku, wrzucałam przez 31 dni po jednym zdjęciu, nie było jeszcze wtedy filmików. Kanał założyłam, bo podczas jednej charakteryzacji po prostu stwierdziliśmy z moim mężem Rafałem, że coś spróbujemy nagrać. Wtedy jeszcze w ogóle nie mieliśmy profesjonalnego sprzętu, tylko pożyczyliśmy kamerę od mojego taty, no i stwierdziliśmy, nagramy, zobaczymy, jak to tam w timelapsie takim przyspieszonym będzie wyglądało. No i jako tako to wyglądało, stwierdziliśmy, a co tam, wrzucamy na YouTube'a, będzie po prostu, będzie sobie tam leżało, jak ktoś będzie chciał, to będzie oglądał. I od tamtego czasu zdarzyło nam się co jakiś czas coś tam nagrać i wrzucić, bardzo nieregularnie i nie zależało nam na tym, żeby za bardzo to rozwijać. Natomiast kolejny projekt Halloween, czyli ostatni październik, postanowiłam, że idę na całość. Nagrywamy 31 tutoriali pełną parą, narzucamy sobie takie, no trochę jednak dzikie tempo. Wyszło rewelacyjnie, ludzie po prostu super to przyjęli, zyskałam bardzo dużo, jak na tamten czas dla mnie, subskrybentów. No i wtedy to wszystko się ruszyło. Wtedy poczułam ten wiatr w żagle, że ten YouTube faktycznie ma sens. Po tych 31 dniach, po tym szalonym projekcie, po pierwsze postanowiłam, że na pewno będą kolejne projekty Halloween. Po drugie, po prostu strasznie mi się to spodobało i stwierdziłam, że regularne wrzucanie na YouTube to jest na pewno coś, do czego będę chciała dążyć. O, po prostu. I teraz zmienimy trochę temat, bo pojawiły się 2 pytania o moją córkę. Ile lat ma Alicja?
którą mogliście też poznać między innymi na live'ie i czasami pojawia się gdzieś na zdjęciach moich czy na relacjach. Alicja ma lat 8, tak naprawdę prawie 9. Wiem, dużo. I chyba uprzedzę kolejne pytania, które się mogą pojawić, bo nikt nie lubi za dużo rozmawiać o swoim wieku. Urodziłam Alicję, jak miałam 23 lata i w tym roku mam lat 32. Nie wiem, czy to dużo, czy mało. Oceńcie sami. A moje drugie dziecko to syn Paweł, lat 6. I kolejna osoba pyta, czy pozwalam swojej córce się malować. Chyba nie chodzi ci o to, czy pozwalam jej się na co dzień malować, no bo nie. To nie jest jeszcze ten wiek, żeby chciała. Miała takie zapędy, że miała ochotę gdzieś tam wyjść, wiesz, po malowanych ustach, ale to już jej zupełnie przeszło i myślę, że to jest naturalny etap każdej dziewczynki. Natomiast, no, skoro już wiecie, że Ala ma 8 lat, to nie jest wiek, żeby się malowała na co dzień, więc nie mam jeszcze tego problemu, żeby chciała. Ale jeśli przyjdzie taki wiek, że będzie chciała się malować, będzie chciała próbować swoich sił w tym temacie, to absolutnie nie będę jej zabraniać. No, jeśli będzie przesadzać, to będę starała się ją gdzieś naprowadzić, ale no, na pewno nie będę jej zabraniać. I jak będzie to robić źle, to będę starała się ją czegoś nauczyć. I tyle. A jeśli chodzi o takie malowanie się dla zabawy, to absolutnie jej nie hamuje. Owszem, miała taki etap, że bardziej lubiła tam szperać w moich kosmetykach i co chwilę się pytała, czy może czegoś użyć, czy może czegoś wypróbować. Nie zabraniałam jej, tylko muszę ją pilnować, żeby mi tego nie zniszczyła. No, ale teraz już jakoś jej przeszło. Ma teraz taki czas, że się tym zupełnie nie interesuje. Kolejna zmiana tematu. Masz jakieś kolczyki, tatuaże? Lubisz tego typu ozdoby? Czy według ciebie tatuaż powinien mieć jakiś sens dla noszącego? Nie mam kolczyków, oprócz w uszach, teraz nie mam. Nie mam kolczyków, miałam kolczyk w pępku, zrobiony bardzo dawno temu, jak on nastolatka sobie zrobiłam. Miałam go długo i fajnie mi służył, natomiast po ciąży z Alicją musiałam go wyjąć, bo coś tam się wydarzyło niedobrego, jakiś mięsień, ta skóra, która otaczała kolczyk, po prostu się jakoś naciągnął i nie chciał już wrócić do swojego poprzedniego stanu. Nie spotkałam drugiej osoby, której się tak wydarzyło. Napiszcie mi, może ktoś miał podobne doświadczenia. No i potem to już po prostu źle wyglądało. Wyciągnęłam go. Skóra nadal jest naciągnięta w tym miejscu, więc nie ma sensu, żebym do niego wracała. Mam jeden tatuaż w dolnej części pleców. Sięga mniej więcej od linii stanika do linii majtek. Ten tatuaż zrobiłam też już bardzo dawno temu, bo 11 lat i od tamtej pory nie zrobiłam sobie żadnego kolejnego i szkoda, żałuję. Niedługo po zrobieniu tamtego tatuażu bardzo chciałam mieć kolejne i mam mnóstwo pomysłów i miałam już wtedy. Natomiast powiem wam, co najbardziej mnie hamowało przed zrobieniem kolejnego tatuażu, to były kompleksy. Kompleksy hamują nas przed robieniem tego, co chcemy. A było to tak, że postanowiłam sobie, że owszem, chcę mieć kolejne tatuaże, ale żeby zrobić sobie kolejny tatuaż, to chcę schudnąć. Chcę mieć takie ciało, jakie sobie wymarzyłam i dopóki to się nie stanie, to nie będę, bo to musi być po prostu idealne płótno do takiego dzieła sztuki, jakie ja sobie wymarzyłam i jeśli to się nie wydarzy, to nie będę miała kolejnego tatuażu do tej pory. A że to na pewno się wydarzy, bo ja sobie tak postanowiłam i powiem wam, że od tamtego czasu byłam już chudsza, grubsza, bardziej zadowolona z siebie, mniej zadowolona z siebie. Jakoś tatuażu dalej nie mam. I teraz stwierdziłam, że nie będę już dłużej czekać. Jestem właśnie teraz w momencie takim, że planuję kolejny tatuaż i pewnie następne też. Bo chociaż dbam o siebie i staram się robić dla siebie, także dla swojego ciała jak najwięcej, to pewnie tego swojego wymarzonego wyglądu nie osiągnę w najbliższym czasie. Stwierdziłam, że na dzień dzisiejszy dla mnie, dla mojego zdrowia przede wszystkim psychicznego, najlepiej jest, żebym spojrzała na siebie trochę inaczej, pokochała siebie taką, jaka jestem, a nie ciągle dążyła do jakiegoś nierealnego ideału. A odpowiadając na kolejną część pytania, czy według ciebie tatuaż powinien mieć jakiś sens dla noszącego? Odpowiadam, to zależy od noszącego.
Uważam, że nie ma tutaj jakiejś złotej zasady. Jeżeli ktoś ma ochotę mieć tatuaż, który, nie wiem, jest dla niego jakiś symboliczny, czy o czymś mu przypomina, to jak najbardziej, proszę bardzo, jeśli ktoś chce mieć po prostu jakiś wzór, który mu się podoba, zaufać ulubionemu artyście i zrobić projekt, który on dla niego wymyślił, to też jak najbardziej, to jest z każdego indywidualna droga. Z moim tatuażem, jedynym, który mam w tej chwili, było tak, że wybrałam artystę, który miał mi wykonać i zaprojektować ten tatuaż i poprosiłam go, żeby wymyślił mi wzór, jakąś, ja nie pamiętam dokładnie, co mu tam powiedziałam, ale żeby była to jakaś taka mityczna postać, coś w rodzaju elfa. I właściwie chyba tylko tyle. I on zaprojektował mi coś w rodzaju takiej zniewolonej elficy, nimfy, która próbuje się z tych swoich więzów wydostać. I ja ten projekt od razu pokochałam, bardzo mi się spodobał. I chociaż teraz mam już inny trochę gust co do tatuażu, to tamten jak najbardziej akceptuję, lubię na niego patrzeć i chyba to jest najważniejsze, żebyśmy, kurczę, po latach patrzyli na niego i po prostu nie żałowali. Ale myślę, że tu też nie można się za bardzo spinać, trzeba mieć do tego dystans i pamiętać o tym, że wtedy było się trochę w innym miejscu i trochę też tak patrzeć chyba na te tatuaże, że pokazują one trochę właśnie miejsce i stan umysłu, w jakim wtedy byliśmy i trzeba to też akceptować, jeżeli teraz nie wybrałbyś takiego wzoru, takiego projektu, to nie znaczy, że masz go spisać na straty, iść go usunąć albo zakryć takim, który teraz, w tym momencie ci się podoba. Trzeba mieć trochę też wyrozumiałości do siebie wtedy. Jakiej muzyki lubisz słuchać? Może zawiodę niektórych, że nie odpowiadam na te pytania wszystkie tak ostro, klarownie i podobnie jest niestety w kwestii muzyki. Nie mam na to prostej odpowiedzi niestety. W stylu słucham tylko rocka, słucham tylko metalu albo słucham tylko muzyki klasycznej. Sprawia mi przyjemność słuchanie naprawdę bardzo różnej muzyki i zależy to od bardzo wielu czynników. Na pewno nastroju, momentu w życiu. Nie mam też i nigdy nie miałam takich jakichś stałych miłości, to znaczy są oczywiście wykonawcy, których lubię praktycznie wszystko, których słuchanie zazwyczaj sprawia mi przyjemność. Na pewno takie czynniki, na które patrzę w muzyce, które sprawiają, że muzyka mnie porusza i zostaje ze mną na długo, to przede wszystkim, może brzmi to górnolotnie, ale w gruncie rzeczy wcale chyba takie nie jest, to jakaś prawda. To znaczy, na pewno ze mną się zgodzicie, że to słychać, kiedy artysta naprawdę czuje to, o czym śpiewa, o czym gra. I różni się to jednak od takiej muzyki, która jest przede wszystkim nastawiona na to, żeby się sprzedała, nastawiona na trendy, nastawiona na to, co się będzie teraz słuchać, że ktoś po prostu usiadł, gramy teraz to, bo to się ludziom spodoba. Ja myślę, że tak jest w każdej dziedzinie, a na pewno w każdej dziedzinie sztuki, że chcemy słuchać, co naprawdę artyście w duszy gra. Ja przynajmniej tak mam. A gatunek muzyki tu jest zdecydowanie sprawą drugorzędną, ale jakbym miała wam powiedzieć o moich początkach miłości, to z czego gdzieś tam wyrosłam i co na pewno determinuje też mój gust muzyczny, to początki takiego mojego świadomego słuchania muzyki, a ja jestem, no ja wyrosłam w latach 90. i gdzieś tam moja pasja do muzyki właśnie wtedy się zaczęła. Ja jestem grunge'owa, ja zdecydowanie na grunge'u się wychowałam i ostatnie wydarzenia i śmierć Chrisa Cornella, no to było dla mnie naprawdę, to była chyba taka największa muzyczna strata dla mnie do tej pory, naprawdę przeżyłam to ogromnie. Bo była to faktycznie jedna z moich takich największych i pierwszych muzycznych miłości. Czy masz jakieś zwierzątko i jak się nazywa? Spajki! To jest Spike. Spike, Spike. Męczę cię. To jest właśnie nasz kochany Spike. Spike jest pieskiem rasy Cavalier King's Charles Spaniel. Jest najlepszym psem na świecie. Super rodzinnym strażnikiem dumowego ogniska, który najlepiej się czuje, kiedy jesteśmy wszyscy razem i bardzo pilnuje, żebyśmy się na długo nie oddalali od siebie. Serio. Szczególnie teraz, kiedy jesteśmy poza domem, kiedy jesteśmy nad morzem, to panicznie po prostu reaguje, kiedy jedno z nas się oddali na dłużej i po prostu bardzo jest wtedy niespokojny, bardzo. Także dla dobra psa musimy być blisko siebie. I na koniec odejdziemy już od takich życiowych pytań. Jest jedno pytanie
bardziej techniczne. Gdybyś miała polecić kolorową paletę cieni, najlepiej w kolorach tęczy, to co by to było? Przejrzałam wszystkie swoje paletki i powiem Ci szczerze, że mało mam takich stricte bardzo kolorowych, tęczowych palet, ponieważ w większości, jeśli nawet pojawiają się jakieś bardzo wyraziste kolory, to albo są one w podobnej gamie, tak, albo sąsiadują one z jakimiś neutralami. Z bardzo kolorowych, to z tych, które mam, myślę, że mogę spokojnie Ci polecić bardzo kolorową paletkę Brights z serii NYX Ultimate. Postaram Ci się tu gdzieś wkleić. Mam nadzieję, że udało mi się powiedzieć coś z sensem, bo strasznie się dzisiaj zacinałam. Chyba te wakacje mnie jakoś tak rozkojarzyły. Oczywiście pod tym filmikiem śmiało wpisujcie kolejne pytania, które Was nurtują. Może chcecie, żebym coś dopowiedziała do jakiegoś tematu, a może przyszło Wam do głowy coś zupełnie innego. Za jakiś czas pewnie zbierze się dość pytań na kolejne Q&A. To by było chyba na tyle. Ściskam Was gorąco. Pamiętajcie o tym, że jeżeli chcecie być ze mną bardziej na bieżąco i chcecie troszeczkę częściej też mnie widywać, to polecam Wam wpaść na mój Instagram i Facebook. Szczególnie na Instagramie pojawiam się częściej, wrzucam relacje, więc możemy się częściej widywać. To pa i pamiętajcie o tym, żeby kochać siebie, akceptować i że kompleksy nam tylko przeszkadzają w życiu, jest to zbędny balast i warto się go pozbyć. Buźka!